Teraz przyjaciele, powtórzcie za mną. Shalom. Manishma. To znaczy witaj i jak się masz. Po hebrajsku. Przyjaciele, chciałam wam powiedzieć na temat tego, co zdarzyło się w Izraelu. Jak niektórzy z was wiedzą, zaczęłam tam działać, zaczęłam tam współpracować z grupą ludzi. I no, chcę wam opowiedzieć, jak to się takie najważniejsze elementy tego i jak to się wszystko zadziało. Właśnie kiedyś tam pojechałam na urlop i tam szłam sobie, po prostu byłam w Jerozolimie i zobaczyłam taką znaną międzynarodową ewangelistkę, która szykowała się właśnie do głoszenia Ewangelii, taka Amerykanka. I ponieważ ją znałam z internetu, to podeszłam do niej, zaczęłam rozmawiać, no i zostałam na tej ewangelizacji, włączyłam się w tą ewangelizację. Tam jeszcze dołączył taki pastor właśnie z lokalnego kościoła, z Tel Awiwu i jeszcze inni ludzie, tacy międzynarodowi ludzie. I wiecie co? Co było bardzo ciekawego, to było to, że zaczął podczas tej ewangelizacji, tam była jedna osoba, która zaczęła zwracać na siebie uwagę, bo tam szydziła najpierw, podchodziła, śmiała się, no i później okazało się, że w sumie efekt był taki, że ta osoba, która była uciekinierem z Kanady, która uciekła w ogóle do Izraela, dlatego że tam była poszukiwana w Kanadzie, a tam nie ma ekstradycji z Izraela, więc ta osoba uciekła i po prostu zatrzymała się na tej ewangelizacji i zaczęła tam nam przeszkadzać. No i później jest taki moment, że rozmawiamy z tą osobą, ona siedzi na ławce z nami i ja zauważyłam jedną rzecz, że ci ludzie, tutaj pastor, tu międzynarodowa ewangelistka, tu druga międzynarodowa ewangelistka, że jakby oni jakby nie mieli pewności, jakby nie ogarniali, nie było tam harmonii w tym wszystkim. I wiecie co? Ja usłyszałam słowa Artura Cyrońskiego, który kiedyś podczas nauczania liderów powiedział o tym, że trzeba być profesjonalistą, że jesteśmy ruchem profesjonalistów. I ja to usłyszałam w swoim duchu, usłyszałam te słowa, jesteś profesjonalistą. I wiecie co, i ja zaczęłam po prostu usługiwać w mocy Ducha Świętego. Zaczęłam wyganiać demony, to się zaczęło manifestować. No i od tego zaczęła się, powiedzmy, ta współpraca. I ci ludzie z tego kościoła zaprosili mnie na usługę i w sumie później dowiedziałam się od tego ala pastora, że on sobie inaczej tą usługę wyobrażał, bo ja jakby najpierw usługiwałam, modliłam się o ludzi, no i później powiedziałam im, no na podstawie naszych tutaj nauczań, powiedziałam im, zaczęłam do nich mówić o fundamentalnych rzeczach, o fundamentalnych Bożych zasadach, prawdach. I wiecie co, po tym takim nauczaniu, jakiś czas potem, dowiedziałam się od tego pastora, że w sumie on nie wierzy, że kobieta powinna nauczać. I ja byłam troszkę zdziwiona, no bo już tam nauczałam, więc trochę za późno mi to powiedział. Ale wiecie, do czego zmierzam? Że Izrael zawsze mi się kojarzył, ponieważ ja byłam wychowana jakby na takim chrześcijaństwie zachodnim, to tam słyszałam takie rzeczy, że kiedy Żyd narodzi się na nowo, to on będzie miał jakąś taką pełnię, bo on ma ten Stary Testament, jakieś takie objawienie tych wszystkich rzeczy ze Starego Testamentu i teraz ma Jeszuę, Jezusa i że to będzie, on będzie taką petardą w tym wszystkim. I wiecie co? Kiedy ja już zaczęłam częściej tam z nimi rozmawiać i już po kolejnych dwóch wizytach w tym kościele, to dowiedziałam się paru bardzo fundamentalnych rzeczy o duchowości, która tam jest. I chciałam wam o tym troszeczkę powiedzieć, bo dla mnie to tak jakby było wejście z powrotem do listu do Hebrajczyków. Więc dlatego, że ten kraj i nawet ci ludzie, którzy są narodzeni na nowo, są dalej całkowicie pod prawem. W ogóle cały kraj jest pod prawem. Kiedy tam wjeżdżasz na lotnisko, to pierwsza rzecz, którą tam widzisz, to że tam jest 10 przykazań, takich wielkich, napisanych na lotnisku. Kiedy idziesz ulicą i na przykład ludzie rozmawiają, to oni rozmawiają
Żydzi, nie narodzeni na nowo, Żydzi, to oni rozmawiają o prawie, czyli, ale to jest takie prawo religijne, na przykład kobiety rozmawiają o tym, czy rękaw może być 3/4, czy do łokcia, czy do nadgarstka i które jest, która długość rękawa jest grzechem. I kolejnym takim, kolejną taką bardzo interesującą rzeczą na temat całej tej religijności żydowskiej to jest to, że to są ludzie książki. I to też było bardzo ciekawe, bo wiele rozmów ewangelizacyjnych to toczyło się w ten sposób, że na przykład ja powiedziałam komuś, że poznałam osobiście Jezusa Chrystusa, że miałam takie doświadczenie, że znam Go osobiście. To najczęściej oni mówili, no ale co mnie Twoje doświadczenie obchodzi? Ty mi pokaż w książce. Gdzie to jest w książce? I szczerze mówiąc, ja tam również zaczęłam praktykować coś takiego, że się zaczęłam o tych ludzi modlić, dlatego że ja osobiście, no to tylko, wiesz, mogłam im Izajasza zacytować, ale też zauważyłam, że tamtejsi ewangeliści, oni się właśnie uczyli tej książki, że oni tam uczyli się wszystkich cytatów z Biblii, które mówią o Jezusie Chrystusie. Ale co było też ciekawego, że kiedy na przykład pokazywaliśmy im te cytaty, na przykład z Izajasza, to oni byli zszokowani. I pierwsza rzecz, co mówili, to chyba jest inna Biblia, bo oni tego nie mieli. Albo nawet jak mieli, to nigdy o tym nie słyszeli, nigdy tego gdzieś nie przeczytali, nikt im tego nie powiedział. Więc to są ludzie książki i ludzie prawa. I ludzie, którzy się strasznie boją pewnej rzeczy. Na przykład była jedna osoba, która się była narodzoną na nowo chrześcijanką i ona opowiadała, że ona 20 lat wcześniej miała taki sen i w tym śnie zobaczyła napis i ten napis był Yeshua Elohim, czyli Jezus Bóg. I ona się tak przestraszyła, że ona przez 20 lat się wypierała, nie chciała tego przyjąć. Dlaczego to było taką straszną zgrozą? Dlatego, że te myślenie żydowskie też jest takie, hebrajskie myślenie jest takie, że Bóg i Jezus to są dwie oddzielne rzeczy. I im jest bardzo trudno przyjąć taką koncepcję, że Jezus i Bóg to jedno. I wiecie co, ja byłam w szoku, kiedy ja się dowiedziałam, że większość tych kościołów żydowskich, hebrajskich mają taki problem, że uważają Jezusa Chrystusa jako rodzaj Bożego Syna, ale że to nie ma nic wspólnego, że to nie jest Bóg, że Jezus nie jest jedno z Bogiem. I że oni tkwią w czymś takim, że jakby przyjmują tego Jezusa Chrystusa jako właśnie, nie wiadomo co to jest ten Boży Syn, jakiś Boży Syn, który przyszedł, właśnie jest zbawienie. I to są ludzie narodzeni na nowo. Więc bardzo dużo tych religijnych, narodzonych na nowo, mesjańskich kościołów właśnie ma taki problem. I bardzo dużo również tych mesjańskich kościołów ma bardzo wielki wzgląd na tą książkę. Na przykład oni wyciągają tą Torę, całują ją, obnoszą ją po kościele i dalej jest taki wzgląd na to prawo, na właśnie i na to. I oni tak za bardzo nie wiedzą, co zrobić z tym Mesjaszem, jak go tam upozycjonować względem tego Elohim. I to jest dla nich wielkim lękiem, dalej w ich psychice. Dlatego jest bardzo dużo, tak jak powiedziałam, tych wszystkich różnych kościołów. Tylko ja mówię o tych hebrajskich kościołach, nie o kościołach na przykład, że tam, nie wiem, Rosjanie narodzeni na nowo, bo oni jakby z tym nie mają problemu, tylko Hebrajczycy mają z tym problem. Więc to jest taka, taka przestrzeń, w której, wiesz, w której tam po prostu te kościoły funkcjonują. I dlaczego to jest interesujące? Bo tak naprawdę to jest bardzo podobna przestrzeń do polskiej przestrzeni, bardzo religijna.
bardzo nakierowana właśnie na takie rzeczy, jak tam się kto ubiera, jaki ma długi rękaw, na takie właśnie religijne rzeczy, które tak naprawdę z sercem, z wnętrzem i z duchem nie mają nic wspólnego, szczerze mówiąc. Więc kiedy jechałam do Izraela, to w końcu ten pastor już nie wytrzymał i powiedział, że w sumie możesz przyjechać, zapraszam cię, wszystko fajnie, ale nie możesz nauczać, bo ja nie wierzę, że kobiety mogą nauczać. Ale miałam przekonanie, że powinnam tam pojechać i w związku z tym jechałam w taki sztorm, że nie będę tam nauczać, nie wiem, co tam, jak to się wszystko rozwinie. I jakby zrobiłam coś takiego, że po prostu zorganizowałam inny wieczór dla ludzi, którzy chcieli przyjść na te nauczania, którzy już mieli ze mną kontakt, a zauważyłam, że ludzie ciągnęli ode mnie. Ciągnęli w sensie, że byli głodni tego, co ja miałam. Jak ja mówiłam im Boże prawdy w takich indywidualnych rozmowach, to oni byli otwarci i to ciągnęli. I tak właśnie w związku z tym ja wiedziałam, że jest na to pole, że są odbiorcy. No i w związku z tym zostało zorganizowane spotkanie, które ja sama poprowadziłam. I to było w mieszkaniu takiej kobiety, która jest narodzona na nowo, ale która kiedyś była nauczycielką kabały. Kabała to jest taki mistycyzm żydowski, który po prostu próbuje szukać jakichś bożych zasad, ale przede wszystkim szuka mocy Boga, ale poza Bogiem, poza Jezusem Chrystusem. Czyli to jest taka forma okultyzmu tak naprawdę. I ona jest bardzo popularna, bo bardzo dużo rabinów w ogóle w tym siedzi. I to jest troszkę powiązane ze Starym Testamentem i troszkę powiązane z różnymi innymi nauczaniami, które są ludzkimi, takimi okultystycznymi, ala mistycznymi nauczaniami. I wiecie co? Jak ja tam weszłam do tego mieszkania, tej osoby, to ja zrozumiałam, jakie to było błogosławieństwo dla niej. Dlatego, że jak ja tam weszłam, to ja zobaczyłam chmurę demonów w jej mieszkaniu. Chmurę demonów. I oni chcieli jakieś takie uwielbienie zacząć, więc tam zaczęli grać. I ja w ogóle widziałam, że no to uwielbienie to nic nie daje, że naprawdę trzeba wziąć autorytet nad tym wszystkim. Więc zamknęłam wszystko i zaczęłam od nowa. Zaczęłam w ogóle modlić się o to przede wszystkim, o oczyszczenie tej atmosfery. I zaczęłam się modlić i później poprowadziłam tą grupę. I wiecie co, chciałam wam powiedzieć, że po tej grupie następnego dnia ja w ogóle dostawałam informację, aż jacyś inni ludzie, znajomi tych ludzi, którzy byli na tej szkole wiary, bo zaczęłam prowadzić tą szkołę wiary, to inni ludzie do mnie pisali, wysyłali ta nauczycielka, ta była nauczycielka kabały wysyłała jakichś znajomych do mnie, żeby się o nich modlić, żeby do nich mówić. I wiecie co, ludzie powiedzieli do mnie, że takich nauczań, czegoś takiego oni w ogóle nigdy nie doświadczyli. Była tam Sara, większość ludzi widziało to wideo. Była tam Sara, która jest w ogóle potomkiem króla Dawida. Ja uważam, że to jest takie coś niesamowitego, nawet proroczego, że ona do mnie mówiła, że ona jest 20 lat nawrócona, a to były jak wody rzeki żywej dla niej, że ona może mieć autorytet, że ona może w zupełnie inny sposób funkcjonować jako narodzona na nowo osoba, że ona się nigdy z czymś takim przedtem nie spotkała. Więc to naprawdę było bardzo zachęcające, że w ogóle są ludzie tam, na całym świecie, że są naprawdę bardzo głodni tej nauki, tego wyzwolenia z całej tej religijności, która tak naprawdę do niczego nie prowadzi, nic nie daje. I jeszcze jedną taką rzecz z Sarą, co chciałam się podzielić, to że jak ja byłam tam poprzednim razem, to Sara bardzo chciała otworzyć kościół uliczny. I wiecie co, ona o tym myślała, marzyła o tym przez chyba, nie wiem, ponad 5 lat. I wiecie co, ja wzięłam jej ręce, zaczęłam się modlić, zaczęłam to otwierać w jej życiu. My obie w ogóle byliśmy na kolanach zapłakane, taka obecność Boga w ogóle spadła na to. Ale co się stało? Ja teraz
pojechałam i byłam na tym kościele ulicznym. I wiecie co? To jest najbardziej popularny kościół uliczny w Tel Awiwie. Że ona miała taką przychylność, że dostała salkę, dostała, ma pomocników, którzy tam po prostu pracują, pomagają jej. Więc taka przychylność została jej otworzona. A ona o tym myślała taki długi okres czasu. Czyli, wiecie, to było też również takie bardzo wzmacniające dla niej, że ona poczuła taką moc na te swoje działania. I ostatnią rzecz, co chciałam wam powiedzieć, to jest to, że cała ta, nazwijmy, służba jest, nie była oparta, powiedzmy, o jakieś tam, nie wiem, że było zorganizowane spotkanie i były jakieś wielce przejawy mocy. To nawet nie, to nie było oparte na tym, że ktoś słyszał nauczania Artura, że w ogóle zna i że w ogóle już był przebudzony, tylko na moim osobistym świadectwie chodzenia z Bogiem. I ja wam to mówię dlatego, żeby każdą osobę zachęcić, bo ludzie sobie myślą, a, że jak będę usługiwał jak Tomek Dorożała, to tylko wtedy, wiesz, jakby to tylko wtedy mam jakąś tam szansę, żeby tych ludzi pociągnąć, prawda? Ale każdy z nas ma to swoje świadectwo tego Chrystusa wypisanego w nas i ja chcę każdą osobę zachęcić do tego, żeby nie myśleć, że to, co ja mam, to jest za małe albo za cienkie, że potrzebuję być jak ktoś inny, czy coś takiego, bo właśnie to, co się tam zadziało, to się zadziało tylko na podstawie moich interakcji, obecności i tego, jak ja reprezentowałam Chrystusa, ale również to, co ja uwalniałam w tych ludzi. I każdy, kto tutaj jest w tych nauczaniach, ma ten potencjał, żeby to samo uwolnić. Amen. Shalom. Amen.